Przepraszam bardzo. Czy ma pan może zestaw kluczy? Klucze. Możesz nie mieć. Masz Corollę. Tata, pomóż mi, bo próbuję, a tej matematyki i tak nie rozumiem. Pokaż, jakby ci to... O, zobacz. 4 dzielisz na 2 i masz 2. 2 dla ciebie, 2 dla mnie. Wedlowskie Delicje to miękkość biszkoptu, soczystość owocowej galaretki i wyśmienita czekolada. I co, zrozumiałeś? A moglibyśmy jeszcze spróbować? Wedlowskie Delicje, nasze ulubione. Teraz nowość. Delicje Duo. Zawsze pod ręką. Gala. Co tydzień bliżej gwiazd i wielkich wydarzeń. Ja zwariuję, mam już dosyć. Spokojnie, twoja niecierpliwość niczego tutaj nie poprawi. Może tylko pogorszyć twoją sytuację. Pół godziny, żeby załatwić winietkę? Kotku, spoko. Proszę. Proszę pana, chciałem winietkę parkingową na centrum. Jaka ulica? Króliczka 7. Pan tam mieszka? Nie, mieszka na stacji orbitalnej Mir, ale chcę parkować na cichej ulicy. Poproszę dowód osobisty. Ale ja nie mam dowodu. Jakiś inny dokument z adresem. Wszystko jedno, może być nawet rachunek za gaz. No patrz, zapomniałem rachunku za gaz. A zawsze noszę wszystkie, nawet do trzewca. Tomasz, błagam cię. Państwo są właścicielami, czy wynajmujecie? Wynajmujemy. O, to będzie jeszcze potrzebna umowa najmu potwierdzona przez Urząd Skarbowy. Macie państwo? Ale pan sprawdza naszą wydolność kredytową. Ja chcę tylko cholerną winietkę na przednią szybę, żebym nie płacił mandatów w centrum. Potrzebna jest umowa najmu. Macie państwo? No moja narzeczona pewnie ma ze 4. Prawda, kochanie? No, a żebyś wiedział. Chwileczkę. Proszę. O, proszę chwilkę zaczekać, ja zaraz wrócę. To jakiś cud, że pamiętałaś. Nie pamiętałam. Miałam ją od 2 lat w torebce. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobry. Nie, przepraszam pana bardzo. Proszę pani, czy ja mogę prosić jeszcze jeden wniosek na paszport? No tak, oczywiście. No ale Kasiu, przecież właśnie odebrałaś paszport. Kochani, ale czy myślisz, że ja przez 10 lat będę jeździć po świecie z takim zdjęciem? Ale przestań, bardzo pięknie wyglądasz. Poza tym, gdybyś nawet wyszła jak ostatnia raszpa, to dla mnie jesteś super laseczką. Przestań. Kochanie, ale to nie o ciebie chodzi, tylko o panów celników, tak? Dajcie z tego miejsca. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek, paszport wymieni. Przecież wymienia się jak jest zniszczony, rozumiesz? Przepraszam pana, dlaczego pan wymienia paszport? Niech pan powie tej pani. No, ja byłem w Ameryce i mnie na granicy cofli. Jak to pana cofli? No, ten co się mi godo, ja ta nie wiem. No, z jakoś na tym zdjęciu jakoś ta dziko brzydko, co ja.
No. No faktycznie. No, no. To niech pan zobaczy na to. O rany bez. No. Nie, no to, to jest dwa wnioski prosimy. Co on wyprawia? Nie mam pojęcia, ale trochę to trwa, nie? Halo? Co się państwem zajął? Nie, proszę pana. Świetnie. Myra, chcesz coś? Tak, pan 10 minut temu, ale poszedł sobie pan. No niestety, ja się nie mogę państwu zająć. Tak, a dlaczego? Dlatego, że przyuczam nowego pracownika. A ten nowy to nie mógłby się nami zająć? No niestety, właśnie ma przerwę. A o której skończy, proszę pana? Ale tu mamy przerwę. Smacznego. Mhm. Jak prosię, nie? Nienawidzę pączki. A zasnęła i odbija. Proszę bardzo, i może się pan pośpieszyć, nie będziemy tutaj czekać do świąt. Proszę. Błagam cię, on sam jest, nie widzisz? Mhm, sam, a na zapleczu na pewno jest 14 osób i grają w karty. A w ogóle on tak nie wygląda, że ma 300 lat. Nie czas na emeryturę, proszę pana. Chodź, usłyszy cię. On wygląda tak, że nic nie słyszy. To jest na paczkę, proszę pana! Na paczkę! Ja czekam na paczkę! Momencik. Zaraz przyniosę. Ała! Proszę. Pańska paczka. Proszę pana, to się ma stłukło. Tomek, Tomeczku, Tomeczku, spokojnie. Tomeczku, rodzice, skaleczysz tutaj za ostre, proszę cię. O, ten lepiej. Zakrawat go, zakrawat. Tomuś, co ty tam robisz? Co? Od 40 minut siedzimy w tej kolejce, a ty się nie wściekasz. To musi być coś nie halo. Bo myślę. O czym? Myślę o tym, jak się wścieknę, jak dojdziemy do okienka. I akurat będzie przerwa obiadowa. Kochanie, nie czujesz niczego niezwykłego? Mhm. Czuję, że ktoś tutaj powinien używać dezodorantu. No to nie ja. Ale ja nie o tobie, w ogóle tutaj wokół nas, rozumiesz? Czuję taki nerwowy pod ludzi, którzy stoją tutaj dwa dni w kolejce. Ale naprawdę nie czujesz ode mnie niczego niezwykłego? Tak, czuję. Kochanie, zobacz, to są moje nowe perfumy. Mhm, super. No. To nie podobają ci się, tak? Nie, no podobają mi się, ale ja wolę twój zapach taki naturalny, jak się budzimy, rozumiesz, jak się kochamy, Tomek, a nie... cicho bądź. Jakiś taki za 120 zł za butelkę. Nie za 120, tylko za 210. No właśnie, o tym mówię, ja wolę twój za darmo. Proszę pana, no to... Ała, ała! Ale ja chcę, żeby ciebie to podkręciło trochę. Jeżeli chcesz, przepraszam. Proszę bardzo. Jeżeli chcesz, żeby mnie coś podkręciło, to zmień tą flanelową starą piżamę. Halo! Tomuś, pamiętasz, że dzisiaj nie jest taki zwykły dzień? Niezwykły dzień? No, nie pamiętasz, tak? To podaję do twojej wiadomości, że pamiętam. Nawet z tej okazji zarezerwowałem stolik w bardzo przyjemnej restauracji. Co? Aha. A pamiętasz ten berecik, który ci się tak podobał? No. Kupiłem go. Tak? Mhm. Tylko dostaniesz go w przyszłym tygodniu, bo nie było twojego koloru. Ale dlaczego? Co? No bo dzisiaj jest taki niezwykły dzień. No. Mamy dyżur na klatce schodowej. Co? No musimy jeszcze klatkę umyć. Dzisiaj? No. Co? To wspaniale. No, super. Dlaczego oni nas tutaj pozwali? Ja nie do końca kapuję, ale oni jakieś wyjaśnienia chcą w sprawie jakiegoś zeszłorocznego pita mojego czy coś.
Jakiego wyjaśnienia? Nie wiem. Ale będziesz ze mnie dumny, wiesz. Ja wszystko wzięłam. Mam rachunki, mam kwity, mam wszystkie pity też mam. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu też. Kasiu? Ty nie wysłałaś zeszłorocznego pita? A po co jak mi ten rachunek podatkowy, to mi na zero mi wyszedł. Aha. Cudownie. 526.03. No więc ostatnio byliśmy w hotelu. Aha. Żeby uczcić kolejną rocznicę naszego pierwszego tegez. Kasia, oj, Tomek, musimy cię o tym porozmawiać. Poczekaj. No i ja bardzo bym chciała mieć dziecko, wie pan, panie doktorze. I tak jak sobie myślałam, że akurat tego dnia to będzie tak magicznie. Miałam też owulację tego dnia. Zresztą wspaniało. Takie kleksy mi przed oczami aż migały kolorowe. Tak. Wspaniale. No i myślałam, że wszystko pójdzie dobrze, że wszystko będzie okej, okay, że będzie cudownie, to, że będzie to dokładnie ten dzień. Tak sobie wymarzyłam w swoich marzeniach, tęsknotach i Tomek nie mógł. Tomek nie mógł czego? Co? Proszę? Po prostu... Tomku? Po prostu się zepsuł, no. Nie działał. Kasiu, Tomku, witam was dzisiaj. W jakim punkcie jesteście? No coraz dalej. Od momentu, jak sobie uświadomiłem jednak wagę odpowiedzialności posiadania dziecka i jakoś tak się próbujemy, no. Próbujemy. Dla was to jest wielki, świetlisty krok naprzód. Wiecie, jakie to jest piękne? Jakie to jest ludzkie? Jakie to jest naturalne? Chcieć włożyć cząstkę samego siebie w inne istnienie? Fakt. No, ja to już się nie mogę doczekać. Jak ja zobaczę jego buźkę, taką piękną, świetlistą, z takimi rączki, z takimi malusieńkimi pazurkami, takie dziureczki od noska malutkie. Tak, tak, dobrze Kasia mówi. Jeśli chodzi o dzieci, to dokonuje się coś zupełnie nieprawdopodobnego. Zawsze uznajemy je za najbardziej niezwykłe istoty na Ziemi. Tak bardzo je kochamy. Ważną rzeczą jest, żeby wtedy umieć przenieść na nie swoje własne wartości. Kasia ma tyle fantastycznych rzeczy w sobie. Tomku, ty jesteś wybitnym człowiekiem. Macie narzędzia ludzkie w sobie, które przeniesiecie na te dzieci. W momencie, kiedy widzicie, jak one są uruchamiane, cieszycie się. Będziecie radośni. Radość. Wasze Boże Narodzenia, Wielkanoce, celebracje z matką, wszystko się zmieni. A ile pan ma dzieci? Ja? Dzieci? Żadnych. A nie ma mowy. W życiu. Szkoda, że go pan nie widział, jak stracił prawo jazdy. Nie? Się miotał jak zwierzę w klatce. W ogóle się nie miotałem, bo wiedziałem, że po tygodniu mi zwrócą. Zwrócą. Wygląda, jakby go wykastrowali. Ja nie wiem, wszyscy wiedzą, że dla facetów samochód jest przedłużeniem penisa czy coś, ale to... Tomku, jaki ty masz samochód? 18-kołowa ciężarówka. Powiedziałam przedłużeniem, nie ucieleśnieniem. Gdyby tak było, to miałbyś Twingo, kochanie. No, Twingo bardzo piękny samochodzik, zwinny, wszędzie się wciśnie. No, trochę kłopoty z hydrauliką. Mhm. Ale kochanie, my nie rozmawiamy o autkach, tylko o tych... O organach. No. No najważniejsze jest, żeby samochód przewiózł z punktu A do punktu B. Najlepiej przez punkt G. Ale przecież cały czas mówiłaś, że rozmiar nie ma znaczenia. W ogóle wszystkie mówicie, że rozmiar nie ma znaczenia. No to robicie nieprawda na cały świat. Jest, Tomuś, to nieprawda jest, przecież dobrze o tym wiesz. Oczywiście, że rozmiar jest ważny. Ale ja i tak cię kocham. Dzięki, ja ciebie też. No właśnie. A co pan taką minkę ma dziwną? Proszę? Czy ja pana nie uraziłam tą opowieścią o samochodach? Nie, a dlaczego? A czym pan jeździ? Rowerem. Pozdrowiej, prawda? Dameczką. Po mamie. Znowu w tym tygodniu przyszedł do mnie z tą swoją idiotyczną teorią. Idiotyczną teorią. Myślałam, że szał dostanę po prostu. Kasiu, z jaką teorią? Jak to z jaką teorią? Z teorią, że gdybyśmy się nie spotkali, to może bylibyśmy bardziej szczęśliwi. Może w ogóle nie bylibyśmy nieszczęśliwi, jakbyśmy się nigdy nie spotkali. Palant jeden. No wiesz, Kasiu, może coś w tym jest. Jak to coś w tym jest? Co w tym jest? Co o? Co o?
Co? No wiesz, gdyby tak naprawdę spokojnie odłożyć na bok uczucia i spojrzeć na rzecz racjonalnie... Ale jakie uczucie? Przecież on nie ma żadnych uczuć. No tak, ale gdybyś nie spotkała Tomka, pewnie byłabyś dzisiaj z innym mężczyzną. No ja mam nadzieję, żebym była z innym mężczyzną. Myślę, że byłabym z mężczyzną, który by mnie lepiej rozumiał. A ja bym był z inną kobietą. Właśnie, o to chodzi. Tylko to. Inna kobieta. Własna kobieta jest nieważna. Własna kobieta jest do sprzątania, do dyrygowania, do tego, żeby powiedzieć, że jest głupia, że jest kretynką, że zachowuje się jak idiotka. Kasiu, ja czasami muszę udawać, że jestem durna, żeby on lepiej się poczuł. A on stroszczy godzinami swoje pióra nad lustrem. Dobrze, Kasia, dobrze wyglądam. Nie mam siły. Po prostu już nie mam siły. Chciałabym być... Kasiu, ale to jest teoria, rozumiesz? Pan doktor mówi, że to jest gdyby. Teoria. Jeżeli. Rozumiesz? Gdyby. Tryb przypuszczający. Kasiu, to jest tylko przykład. Być może właśnie Tomek jest mężczyzną twojego życia. Ten psychopata? Ten stroszący pióra kogut jest mężczyzną mojego życia? Kogut? No być może. Co się z tobą dzieje, kochanie? Boże, jakiego ja mam pecha. Proszę? Pecha mam. Co tam mam? Się zaplułaś troszkę z tego jadu. I znowu. Jak ty możesz w ogóle tak do mnie mówić? Jaki jad? Ja jestem kobietą twojego życia. Nie ma we mnie jadu, jest we mnie miłość. Miłość. Tak? Ale ty tego nie potrafisz zrozumieć, ty tego nie czujesz. Ale ja cię kocham. No i witam was. Jak poszedł tydzień? Trochę głupio mówić, no ale bardzo dobrze. Rewelacja. Jak to rewelacja? No super, wyrobiliśmy różne rzeczy, byliśmy na zakupach razem i u mojej mamusi i było super. Jedno z lepszych przyjęć w moim życiu, u matki Kasi. Żadnej sprzeczki? Nic. Pięknie. Zero. A poza tym cały tydzień żeśmy się... Codziennie. Rewelacja. Żadnej frustracji, żadnej... Nic. Jesteśmy wyleczeni. Troszkę biedniejsi, ale wyleczeni. To rozumiem. Kochani, słuchajcie, to się zdarza, wiecie? Ale nie martwcie się. Przejdzie. Zobaczycie. Niedługo wszystko wróci do normy. Nie za dobre, nie? Nie. Bez nadziei jakoś. No. Masz pilota? Nie. A ty? Ale tam można takimi guziczkami przyłączyć. Przyłącz, kochanie. To można wytrzymać. No. Tomuś, a co ty byś zrobił, jakby ktoś ci zaproponował $1 000 000 za seks ze mną? Tak jak tam? No Kasia, no to jest oczywiste, bym powiedział chłopie, no wszystkiego dobrego, no ja. Co ty byś powiedział? No Kasiu, jeżeli masz do wyboru $1 000 000 za seks, no błagam cię, no oczywiście. To jest miłość, nie? Oddałbyś mnie za $1 000 000 jakiemuś obcemu śmierdzielowi? No może by nie śmierdział, a poza tym to by trwało może z 20 minut, mielibyśmy $1 000 000. Milion. 20 minut? Milion. No wiesz, jakby Robert Redford za $1 000 000 chciał spędzić ze mną 20 minut, to ja bym zeszła do 30 tysięcy. Ty zmieniłeś kanał? Nie, twój film się skończy. Tak, a jak się skończyło, oni się pogodzili. Ale dlaczego mi przełączyłeś? Ja chciałam to obejrzeć. Kochanie, nie przełączyłem, tylko zasnęłaś w połowie filmu. No ale ja to chciałam obejrzeć, to trzeba mnie było budzić. Ale kochanie, tak słodko spałaś. Nie mogłem tego zrobić. No i jak to się skończyło? 3-2 dla Widzewa. Ja nie wiem, jak to możliwe. Tak! Chodź mi tutaj pomóc! Zaraz! No i do przodu! No to po prostu do przodu! Nie. Ten jeszcze... Tomuś! No! Tomek!
Tak, kochanie! Już, już, jeszcze minutkę! No dokładnie! Nie, ja zwariuję. Tomasz, prosiłam cię, żebyś przyszedł i mi pomógł, nie? Kochanie, sędzia doliczył 2,5 minuty, zaraz się skończy. To ty powinieneś zostać sędzią. Czołgaj się w ogóle, zostaw to, kłóćcie z nim jeszcze bardziej się kłóć. Nic nie zrobią przez te 2,5 minuty, nic, nic. Ja bym chciał zobaczyć twarz jego żony. A ja bym chciała zobaczyć ciebie jako sędziego. Tak, dlaczego? No, by było szybciej, bo ty kończysz w 30 sekund. Kaszka. Wiesz, ona 2 miesiące wytrzymała sama, rozumiesz? Wszyscy jej mówili, żeby poczekała, żeby dała sobie czas na to, żeby sprawdzić, jakim jest człowiekiem, żeby się rozwijać, na jakiś kurs zapisać, rozumiesz? A ona nie od razu z ramion w ramiona drugiego faceta, o nikim innym nie mówi, tylko o nim. To jest tak niepoważne, mówię ci, to jest po prostu tak niepoważne z jej strony. Kitku, kocham cię. Ja jej mówię, idź do biblioteki, poszukaj kogoś właściwego, naprawdę, a nie chodzisz na jakieś imprezy, a ona nie cały czas słyszy o tym nowym, cały czas. Opowiada o tym kolesiu, że... A ja jej mówię, poczekaj... Co miesz 80 tysięcy. Fajne to, nie? 7 rok to idzie. Ostrzy noże koleś. W tych debilnych swetrach. Widzisz go? Ja mi się włosy jego podobają. Fajne. Bardzo fajne. Ja nie wiem, kto to ogląda, powiedz. Społeczeństwo. Patrz. 2073 odcinek. Ten ostatnio zjadł psa sąsiadów. Wyobrażasz sobie? To? A on wcześniej inny był, nie? Nie, innego psa zjadł. Jezu, tutaj, jak widzę tego gościa, to trochę mi jest go żal, trochę chce mi się płakać i trochę go nienawidzę. Ja bym go kopnęła. Zobacz, jaki jest zadowolony. No właśnie. Ależ nudy, ależ chłam. Ale ten film znowu powtarzają. Ten koleś z chrypą jest. Mu się coś świeci pod nosem, widzisz tu? Ależ chłam. To czemu ty oglądasz 40 godzin tygodniowo, co? Z nudów. Bo jeżeli nie to, no to co? To przyłączę na tego odnoży, co? Dobrze, będę w piątek o 10:00. Tomek. Tak będzie. Dobrze, do widzenia. Co, kochanie? Słuchaj, ja się trochę denerwuję, że u ciebie pracuję, wiesz? Ale czym się denerwuję? No nie wiem, wiesz, to nie jest jakieś takie cholera kumoterstwo, wiesz, czy co? Kochanie, będziesz pracowała tylko tutaj przez tydzień, to pierwsza rzecz, a ja potrzebuję fachowca od feng shui. Żeby uporządkować biuro. Dokładnie tak. Jesteś fachowcem od feng shui, ja ciebie zatrudniam. Sprawa jest czysta i prosta. Okej, okay, jestem fachowcem. Brawo. Cześć, cześć. Kasia, cześć, co ty tutaj robisz? Cześć dziewczyna, słuchaj, cześć. Musimy się zastanowić nad tym nowym katalogiem. Jak go roześlemy? Słuchaj, no może pocztą po prostu wyślemy do wszystkich naszych klientów, co? No nie, pocztą, przecież to jest strasznie drogie. No, też prawda. To może wyślecie internetem? Teraz wszyscy tak robią. No, Kasia się wymyśliła. To beznadziejne, no. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, no. Czekaj, to nie jest taki zły pomysł. Słuchaj, większość naszych klientów korzysta z internetu. Do tego jest to obniżenie dla nas kosztów, a poza tym będziemy mieli statystykę, co kogo interesuje. Bomba. Ty wiesz, że to jest dobry pomysł? Zawsze masz dobry pomysł. Dzięki, ale ten akurat był Kasi. To cenię w tobie najbardziej, że jednak lubisz się dzielić sukcesami. Maciu! Zgadzam się, tak, to jest dobra oferta. No tak jak wspominałem. No, na warunkach, tak.
Dokładnie tak. Poczekaj, nie mogę teraz rozmawiać. Ale zobacz, czy ci się podoba. No dobrze, we wtorek, jak, jeżeli tak jest to możliwe. Później, no przecież może to sałat. Mhm. Dokładnie tak. Ja też jestem zadowolony, naturalnie. Ja ciągle zapominam, że ty jesteś szefem. Bo w domu jest inaczej, nie? Ty też się czujesz nieswojo, nie? Ja, no co ty, praca to praca, dom to dom. Dobrze, dobrze, ja czekam. Wiedziałam, że tak powiesz. Przepraszam. Okej, czwartek. I bardzo dobrze. Do widzenia. Ała! No teraz to pan przesadził, szefie. Kasia. Co, Kasia? Praca to praca, dom to dom. Proszę się odsunąć, energię będziemy rozpraszać. Ja myślę, że to jest tylko uprzejmy gest. Kochana, ja jestem o tym przekonana, ponieważ nie ma żadnych gestów. To jest, zrozum, to jest interes. To jest coś za coś. Ewa ma to jest przysługa za przysługę. Masz rację. Więc masz ja to chodzi. Tak, myślisz, tak? Tak uważam. A ja tak nie myślę. Ponieważ dobra. Uważam, no, że... Ale jeżeli... Należy wiesz, to Tomek spróbować. Tak... Naprawdę należy to spróbować. Ale jeżeli Tomek też tak uważa... Dobrze, dojdźcie do jakiegoś porozumienia, ja wyślę fakt z Ale tu nie ma do czego dochodzić, ponieważ sprawa jest dość jasna i oczywista. Nie. Tomek! Ustalmy plan działania. Punkt pierwszy. Proszę bardzo. Wciągamy klientów do prezentacji. No nie, przed chwilą o tym rozmawialiśmy, no że nie. Mówię, że to jest jedyny sposób Nawet na Tomek to, się żeby, zgodził, że żeby nie możemy tego zrobić. To jest zbyt duże ryzyko. Poza tym, no ja jednak... mam intuicję, Ewa. Ale jestem kobietą, ale, posłuchaj ale ja też jestem kobietą. Słuchaj swojego głosu Halo? Właśnie. Tomasz, niestety nie może podejść do telefonu. Asystentkę. Ja już daję. Do ciebie. Dziękuję bardzo. Tak, słucham. Nie, niestety w tej chwili nie mogę rozmawiać. Tak, odzwonię za pół godziny. Dziękuję. Słuchaj, mam problem, a nie wiem, jak ci to powiedzieć. Magda, mogę pomówić z Tomkiem? Jasne. Dzięki. Słuchaj... Kasia zrobiła coś głupiego. Słuchaj, to nie o to chodzi. Po prostu ona robi wszystko naraz, rozumiesz? Wszystko zaczyna i niczego nie kończy, a przez to ona chyba ma problem z organizacją pracy. Ja ją muszę pilnować, a przez to mnie wybija z rytmu, rozumiesz? Tak. Cześć, kochanie. Nie przeszkadzam, przyniosę ci herbatkę. Cześć, to ja później wpadnę. Dobrze. Mam problem. Co się stało? No nie chcę, żebyś myślał, że jestem uprzedzona, ale chodzi o Ewę. Słuchaj, ona mnie szpieguje. Nie. Daj słowo honoru, naprawdę. Co ja sobie gdzieś wieszam czy ustawiam, to ona po prostu chodzi za mną i patrzy, co ja robię. Sprawdza mi to, przesuwa mi to. Nie wiem, dlaczego tak robi, naprawdę. Kasiu, ja myślę, że przesadza. Wszystko mi zmienia. Nie. To jest bardzo ważne, żeby to było akurat tutaj. Ale właśnie mówię, to zobacz, co się tu wydarzyło. To tak pięknie zrobię. Ja inaczej pracuję, jestem innym człowiekiem, po prostu... A widziałeś te świeczki? No, świeczki są rewelacyjne, ale to... No. A powiedz, gdzie były te papiery, gdzie tutaj leżały? Pognieciony były, to wyrzuciłam. Mm-hmm. A to mi tam było napisane kontrakt taki? Kontrakt na czerwono, tak? Nie wiem, bo drugą stronę wyrzucałam. Aha, nic nie szkodzi. Ale pięknie jest, nie? Jak Kochanie, w domu. Kochanie, bardzo ci dziękuję. Ja sobie to kompletnie inaczej wyobrażałam, wiesz? Naprawdę. Ale podoba ci się? No super. Ja byłem w lepszych knajpach. Oj, Tomuś, przestań. To jest taki minimalizm romantyczny. Niby nic, nie? Słuchaj, to jest podają tu same gwiazdy. Bo to jest bardzo modna knajpa. Zwłaszcza wśród ludzi, którzy odnieśli sukces. No to dla nas, jak nie? Jak on się nazywał? Jak go znam? Ty, on... Nie przestańcie. To jest nie tak przygodowe, fantastyczne. Szeprowski, naprawdę? Bastian, on jest w mojej tobie. Co ja mam powiedzieć? 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 No Kasia. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał, mogę ci mówić po imieniu? Cześć, Michał. I twoje, czy za moja? Przepraszam, się proszę. Powiedz może pięknie śpię. Przepraszam. Ja tu jestem pierwszy raz, wiesz, i nie wiem, co zamówić. Co ty tam wiesz? Co zamawiasz? Ja jeszcze nie ma. Nie ma jeszcze nic.
Ale fajny ten głos masz, wiesz, ja też w konkursach startowałam, no, też tak Litwo, ojczyzno moje. Tylko ty masz ładniejszy ten głos, wiesz? No pewnie, że ma ładniejszy. Ty czekaj, to było dalej. To moja przyjaciółka, to jest moja przyjaciółka, to jest... Ania, Jacek, Tomek. Kasiu. Kasia? Słyszałaś? Oni mówią po włosku. Jakie to jest romantyczne, nie? Jezu. Co wy gadacie? Jak mam czy ja wiem, raczej bardziej podniecające. No, co ma w ogóle język do podniecenia? No Tomek, no jak co ma? Jakby do mnie jakiś facet zaczął tak mówić po włosku, to ja bym zwariowała chyba. Co wy mówicie? Przecież facet przychodzi i mówi coś takiego na przykład. Cześć mała, napijesz się czegoś, co robisz? To od razu przepędzasz go. A jak powie po włosku, to nie? No dajże się spokój. Rozum nie ma. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że ty po prostu zazdrosny jesteś, kochana. Ja jestem zazdrosny, żeby tak po prostu... Katerina, bella, bella. To się nie ti amo, bella, Ale tak romantycznie. Tomek, ale nie przestawaj. Ale on jakiś taki sycylijski chłop jest. Jak będzie moje serce należy do ciebie? Il mio cuore ti appartiene. Il mio cuore ti appartiene. Ti appartiene. Sempre con te. Da zawsze. Per sempre. Per sempre. Zawsze twój, zawsze twój. Sempre con te. Sempre con te. Facciamo una cena, vino rosso italiano. Per sempre. Vino rosso. Certamente. Bella, amore di gruppo. Sì, Przepraszam, Michał. Czy ja będę mogła prosić cię o autograf? Tylko to znalazłam, wiesz? Nie masz długopisu? Tomek, nie ma długopisu. Tomek, masz długopis? Tomek, masz długopis? Ale jakiegoś mały jakiś, nie masz malutkiego? Ołówek może masz? Nie ma ołówka, nic. Kasia. Uspokój się. Nic nie masz żadnego, nie? Kasia, trzeba próbować. Może jak... Przepraszam, kelner będzie przychodził, będę płacił, to może wtedy poproszę i... Tak. Dobrze? Tak, dziękuję. Jak będzie płacił, to... Chociaż zdjęcie. Nie, myślałam, że on jest sympatyczny. Rozumiem, że to jakiś burak jest. Ale chcę po prostu zjeść. Nawet nie zauważył. Jak to nie zauważył? Zrobimy drugie może. Dobra. Dziewczyny. Dostałam autograf. Autograf? Od kogo? Tadzik Chrust. A kto to? Kto to jest Tadzik Chrust? Jaki Tadzik? No. Wygląda jak Wodecki. Tadzik Chrust. Dałaś się podpisać? Oj, chyba musisz wkroczyć. No co, może jakiś początkujący? Ale co, Tadek Chrust? Początkujący? Tadzik Chrust? Tu? No może ja zwariuję z wami. Początkujący. Tylko tu ci napisał, gdzie ci jeszcze napisał? Bardzo obiecujące nazwisko. Chrust. Ale to Wodecki. Co za środowisko? O czym w ogóle wy mówicie? Ale ty Boże, idź tam. Kto mnie tu przyprowadzi? Co za środowisko? Potwory jakieś, no piszą po ciele. Co to jest w ogóle? Bardzo przepraszam, bo znalazłem ten długopis, gdyby pani... Tak. Nie obrazi się pani, że ma serwetkę? Dziękuję, pozdrawiam. Hej, pa. Do widzenia. Jaki on jest piękny. Michał Żebrowski. Jak państwu smakuje? Super, tak. Mam prośbę. Mamy dzisiaj specjalnych gości. Chciałbym zarezerwować ten stolik na 22, więc bardzo proszę, żeby państwo przeszli do baru. Czeka darmowy drink. Co? Ale proszę pana, my jeszcze żeśmy nie skończyli. No. Nawet nie zacząłem. Tak, ale chodzi o to, że to są specjalni goście i... A ty są... Bardzo proszę. Ale przepraszam, chcecie się przejść? Ale my jesteśmy z samymi klientami. Dokładnie, i płacimy tak samo. Ale o co chodzi? Chodzi o panią Kaję z przyjaciółmi. Bardzo proszę, żebyście państwo szybciutko... Ale proszę, Jana, no! Kasia, Kaja będzie tutaj siedziała. No i co z tego? No i co z tego? Weź drugą serwetkę. Ale mi się to podoba. Mi się podoba w ogóle. Po co mi zostawić? Nie, no dobra, Bardzo państwa proszę, szybciutko. Ojeju, Tomek, ale nic nie zostaje, ja tutaj przyszedłem zjeść, ale Kaja tu będzie siedziała. Ale co mnie to obchodzi? Czy mamy iść stąd? Ja chcę jeść.
Prawda, Jacku? No to ty zostań, my znaczy, idziemy. No, też ty zjesz? My do baru idziemy, znaczy, tak? No to ja jeszcze nie wyszedł. Proszę mi zostawić. Przepraszam bardzo. Ale ja będę ale tu... przepraszam, ale proszę szybciej. Nie, ale mi się podoba tutaj ta miejscówka. Nie, no, właśnie, że mi się to podoba. Nie. Ale Kaja. A nie, no nie, no. Chciałbym tu zjeść. Niech oni się tutaj podpiszą na moje serwetce. Zostawić ci wino? Kasia, dziękuję ci, kochanie. Dostałeś autograf od Kai? Sama mi dała. Proszę. Tomek. Kasia. No? Czy chcemy wam przekazać bardzo ważną wiadomość? Właściwie po to się tutaj spotkaliśmy. No ja czułam, że coś się święci. Co się dzieje? Wciąż jesteś? Nie. Sprawa jest naprawdę bardzo ważna. Tak? Co, nie możesz, tak? Chcę cię adoptować. Nie zupełnie. Boże, co jest kochanie, nie? Nie. Czy chodzi... Chce cię adoptować Murzynka? Nie, chodzi o coś nie innego. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że podjęliśmy bardzo ważną decyzję. Młodocianego przestępcę. A no to wtedy byłbyś chrzestnym, ale to nie... Ale co się dzieje? Nie, nic takiego. Zmieniacie chatę, tak? Chyba tak. A co, znaleźliście coś tańszego, coś tak? Nie, Kasiu, Jacek i ja rozstajemy się. Co? Ja nie mogę w to uwierzyć, że oni się rozstali. Po prostu nie mogę w to uwierzyć, no. To musi, to byli nasi przyjaciele, słyszysz mnie? No. To są nasi przyjaciele i co my teraz zrobimy? Jezu, jak ona mogła mi to zrobić? Przecież ja nic nie wiedziałam. Widziałam się z nią 3 razy w tygodniu, nic nie wiedziałam, ona mi nic nie powiedziała. Czy ty wiesz, dlaczego oni się rozstali? Czy ona ci powiedziała, dlaczego, co się stało? Kasiu, to są dorośli ludzie, po prostu czasem... Ale Boże, jakie to jest niesprawiedliwe! No jak to jest możliwe, żeby oni byli osobno? Przecież oni byli taką cudowną parą, no! Byli idealną parą. No. To jak ja mam teraz wierzyć w idealne pary? Kaśka, co ty robisz? Jedna koleżanka powiedziała mi, że tak zaszła w ciążę. A nie uważasz, że powinienem najpierw się na ciebie położyć? Tak myślisz? No to chodź. Ale bardziej skośnie, Tomuś. No chodź. Tomek! Tomuś, telefon! Tomek! Myślisz, kto może dzwonić w takim momencie? Moja matka! Tomuś! Odbierz, błagam cię, mnie to dekoncentruje! Albania, co pogadać o życiu? Halo? A, cześć, Wunia. Posłuchaj, możesz zadzwonić za 5 minut? No, za 5 minutek? Nie. Dobrze. Aha, dzięki, pa. Za 5 minut? Oszalałeś? Kasia, mamy 5 minut. Czekaj, Tomasz. Tomuś. Tomeczku, jestem gotowa. Cześć, kochanie. Mam stabilną temperaturkę, wiesz?
Kasiu, przecież ty mnie nie możesz traktować jak rozpadowego buchaja. Przecież ja mam jakieś ambicje, ja mam frustracje, uczucia. Nie możesz mnie traktować jak dwunożnego, samobieżnego penisa. Bardzo ci przepraszam, kotku, nie traktuję cię jak samobieżny penis. Chodź tutaj sobie pogadamy, co? Chodź, ja cię tak kocham, szanuję cię, chodź. Mam dla ciebie prezencik, Tomaczku, wiesz? Tak? O kurczę! Moja celika! Cieszysz się? No pewnie. Ty to pobawisz się później, teraz ściągaj spodnie. Mój cykl ma 28 i 3 czwarte, więc wypada, że 10 stycznia o 12 będzie następny szczyt owulacyjny. A jaki to dzień? Czwartek. No ale w czwartek nie ma mowy. A dlaczego? Ja mam tu spotkanie za spotkaniem. No Boże, to przesuniesz sobie spotkania na później, prawda? Ale nie mogę, co zadzwonił i przepraszam, prezes Markowski, czy możemy się umówić później, ponieważ moja dziewczyna ma owulację i musimy... Tomek, no, przestań, to jest mój zegar biologiczny, co ja mogę na to poradzić, no? Ale czekaj, 3 dni wcześniej jest zmiana czasu. No to idealnie. No to się wyrabiamy, genialnie. No i pięknie. Ale poczekaj, jeżeli ja dojazd, przyjazd, no to zostanie nam ledwie 15 minut. No co ty, że ty się wyrabiasz w 5 minut? Jeszcze pogadać zdążymy. Tomuś. Tomuś, wstawaj. Co? Test ciążowy. Jesteś w ciąży? No zaraz sprawdzimy. Nalewaj szampana. Czekaj, która godzina jest w ogóle? 5:30. Jakie chcesz imię dać? Jak to będzie chłopiec, to co? Szczepan. Szczepan, a jak dziewczynka? Sylwia. Sylwia. Fajnie, Sylwia. Żeby zdrowe było, nie? Otwieram? Poczekaj jeszcze chwilę. To co, sprawdzamy? Tomuś? No nie wiem. Już chyba. Co? Spróbujemy jeszcze raz, nie Tomuś? No pewnie, kochanie. Ale zobacz ty. Jedno. Chodź. Może ja bym drugi jeszcze zrobiła, bo ja dwa kupiłam. Może to jest błędny odczyt. Wszystko w porządku, a u ciebie? A dziękuję, dobrze, miło cię widzieć. Ciebie też. No, to trzymaj się. Pa. Cześć. Kto to jest? Znajoma taka. No ja wiem, widzę, ale kto to jest? Znajoma przelotna taka. Przelotna? Co? No ty już wiesz co. No co? Tak? Nie. Tak? Nie. No to technicznie tak? Nie. W zasadzie, wiesz, żeśmy ze sobą nie spali, tylko kiedyś na imprezie na stojaka, tak. Rozumiem. No nic właśnie nie rozumiesz, tylko tam ci się roi znowu coś. Roi mi się. Ania. Ania, cześć! Kasia! Cześć! Cześć, Ania. Cześć, kochanie, cześć! Cześć, cześć, cześć. Jak ty Tomek? Schudłaś, cześć. Nie, no 5 kilo tylko. Jak się masz, kochana? Nie, no co? Dobrze. Raz lepiej, raz gorzej. Jakoś mi idzie. Jeszcze czegoś? Nie, dzięki. Cześć, Tomek. Cześć, ale z bieg okoliczności. Jacek, cześć. Ja. Cześć, Kasiu. Usiądziesz? Cześć, Anka. Cześć, Jacek. Mogę? Dziękuję. Dziękuję.
Miło was zobaczyć. Was też. Nie mam ochoty wysłuchiwać opowieści Jacka Fuko o tym, jak to stara się zapomnieć o mnie przy pomocy 14 fantastycznych lasek. Chciałbym ci, kochanie, poinformować, że jak to określiłaś, przy pomocy 14 fantastycznych lasek nie da się zapomnieć o tym, że moja dziewczyna kopnęła mnie w dupę dla jakiegoś owłosionego mięśniaka, który spędza całe dni grając w bilard, a w wolnych chwilach grzebie, przepraszam, reperuje motocykle. To ja bym chciała cię poinformować, że ten, jak to określiłaś, owłosiony mięśniak nie marnuje, jak zwykle, 3 godzin na pieszczoty i grę wstępną, wiesz, zamiast się zabrać do rzeczy. Zaraz, przepraszam, czy mówiłaś, że lubisz grę wstępną? Lubię, jeśli coś za tym idzie. A nie szło? Nie. Nie mogę złapać oddechu. No niesamowite, no. Nagle człowiek dowiaduje się w publicznym miejscu, że jego dziewczyna przez 11 lat nigdy nie czuła się zaspokojona seksualnie, tak? Dziękuję ci bardzo, kochanie, dziękuję. No może czasami. Czasami, tak? To świetnie, dobrze, to świetnie wpływa na mojego. Wiesz, ja ci dam dobrą radę, dobra? Czytaj mniej pism kobiecych, co? A więcej spędzaj czasu nad Playboyem, dobra? Nad Playboyem. To bardzo uczące nad Playboyem. No niesamowite, matko jedyno. Najlepsze lata swojego życia spędziłem, no, z niezaspokojoną hipokrytką. Wiecie co, my sobie pójdziemy chyba, co? Nie, ale ty jesteś hipokrytą. Sama jesteś hipokrytką. Swoimi daniami wegetariańskimi, to wiesz? To jest najlepsze. Bewsztyk poproszę, krwisty. Możemy 4 piwa i chipsy? Hipokrytka. Hipokryta. Tomek, przestań robić takie miny, no. Niech się spokojnie napije, chłopak, no. A ty czego się czepiasz go? No właśnie. Ja się go czepiam? Rozmawiałeś chyba, prawda? A co ty trzymasz jej stronę? Jacek, co ty trzymasz jej stronę? A ty taki nieagresywny. Dlaczego ty? Dlaczego ty mówisz Tomka? Jak to jest możliwe? To jest nasza sprawa. Nasza sprawa, oczywiście. Jak to wasza sprawa? Jak wy możecie powiedzieć, że to jest wasza sprawa? Tak, to jest nasza sprawa. Nie, to jest nasza sprawa. Ja do Tomka nic nie mam. Ale jak ty możesz tak powiedzieć, że my się nie przejmujemy tym? Że my się tym nie martwimy? Ale ogłosione mięśnia, proszę. 11 lat. Bo ty jesteś bezsergiem. Bo ty jesteś bezsergiem. 4 centymetry. Jakby takie śródziemnomorskie klimaty zrobić, co? Dobra. Ciebie w ogóle nie interesuje urządzenie naszego mieszkania, tak? Kochanie, umówmy się, że co tobie się podoba, to i mnie się podoba. Kochanie, ale jesteś moim chłopakiem i chciałabym, żeby tobie też się podobało. To jest dla mnie ważne. Tak? Naprawdę ci interesuje moje zdanie? Tak. To? Dobra. Patrz. O. Tapeta z najlepszymi piłkarzami świata. Okej. Okay. Słuchaj, a co ty na to, żeby do tego zrobić pufy w kształcie piłki? Tak? No. I zamiast dzwonka, żebyśmy sobie zrobili gwizdek sędziego. No widzisz, Kasia, no widzisz, jak z tobą się rozmawia? No porąbało cię. No ale to po co mnie pytasz o zdanie? Ale ja powiedziałam, że są ważne dla mnie twoje pomysły. Ja nie powiedziałam, że są dobre. Tomek, zostaw to, no. Jak mamy jechać na urlop, to chciałabym, żebyśmy zaczęli o tym myśleć. Ale... myśleć, to znaczy wstęp do rozmawiać. Ale kochanie, po co mamy o tym myśleć, czy wstęp do rozmawiać, jeżeli ty nawet nie wiesz, kiedy będziesz miała urlop? To po co się zastanawiać nad tym, dokąd i kiedy mamy jechać? A ty mi nie musisz udowadniać, że ja nie wiem, kiedy będę miała urlop. Ja chcę z tobą porozmawiać o ważnych dla mnie rzeczach. Ale nie będziemy rozmawiać, prawda? Bo ty ze mną w ogóle nie rozmawiasz. Dobrze, idę do toalety. No, ja zawsze to samo. Jak jest jakiś problem, to idziesz do toalety. Co ty powiedziałeś? No po prostu zawsze idziesz do toalety się dąsać, jak się troszeczkę posprzeczamy. Idę się dąsać? Ja nie chodzę się do toalety dąsać, tylko chodzę tam siku robić. To chyba normalne jest, nie? O co ci chodzi w ogóle? O to chodzi, że bardzo łatwo przewidzieć twoje zachowanie. Jasne. Jak się mówi, że się idzie do toalety, to idzie się siku. No to bardzo łatwo jest przewidzieć. Nie, ale zawsze przykłady, się kłócimy. Przykłady, ale podaj musiałbym mieć taką książkę tych przykładów. Jaką? Przecież. Pokaż mi taką grubą książkę z przykładami. Nie wiem, jak ty ze mną wytrzymujesz w ogóle, wiesz? Idź już do tej toalety. To mi sobie z głowy, teraz nigdzie nie pójdę. Teraz będę tutaj siedzieć, bo nie będziesz mi mówił, gdzie mam chodzić i kiedy. Będę chodziła wtedy, kiedy ja chcę i wtedy, kiedy mi się chce, a nie wtedy, kiedy ty mi powiesz. I manipulować mną będziesz.
Fajnie jest sobie tak siedzieć przy kawce z ukochaną dziewczyną. Powiedziałem, fajnie sobie jest siedzieć tak z ukochaną dziewczyną przy kawce. Kasiu? Tak. Czemu nic nie mówisz? Smutno mi. Dlaczego? Bo przyszedł moment, którego się obawiałam. Jaki moment? Nasza miłość umiera. Zacząłeś się powtarzać. Didn't make it bad. Take a seat so good, make it better. Remember your letter in your heart. Then you can start and make it better. To jest mój pięknie gra przecież. Hey Jude, don't make it bad. Take a seat so good, make it better. Hey Jude, don't make it bad. Dziękujemy! Dziękujemy, Tomasz. No nie bądź taki podły, przecież ten człowiek na życie. Remember your letter in your heart. Then you can start and make it better. Dziękuję. Better go. Szczęścia życzę państwu. Dziękujemy. All my troubles in dziękujemy. Angel. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy, bo zabiorę te. Proszę oddać pieniądze, proszę. Go, better go. Ty myślisz, że spacer to jest naprawdę dobry sposób na zrzucenie wagi? No pewnie, przecież w ten sposób się zrzuca mnóstwo kalorii. Tak? A ty już zrzuciłeś trochę? No nie, a ty? Chyba też nie. Swoją drogą to dziwne. No. Kiduś, o czym myślisz? A tak sobie myślę, że tak... Dobrze jest nam razem, prawda? No. Bo tak jest, nie? No. Ale wiesz co, ja to muszę przemyśleć jeszcze. To ty sobie przemyśl, a ja sobie popatrzę. No. W środę bym chciała, żebyśmy zrobiły sobie babski wieczór, wiesz? Oj, bidulki, zanudzicie się na śmierć. No, a ciekawe, skąd ty to wiesz? No, bo ja mam wielką wyobraźnię, szeroką, i sobie jestem w stanie wyobrazić, i jak tak, to będzie. Nie jesteś zaproszony. Przecież wszyscy wiedzą, jak jest na takich spotkaniach. Tak, no to powiedz mi, jak jest na takich cały spotkaniach. Cały czas rozmawiacie o seksie, jaki jest seks, a jaki powinien być, jakie są marzenia, fantazje seksualne i tak dalej. A poza tym, kim jest ten nowy facet w biurze, jak on by tam zadziałał w seksie, takie rzeczy. No, a ty sądzisz, że się zajmie przed telewizorem i wgapianie się w kanał sportowy z kumplami jest bardziej ekscytujące, tak? A właśnie, powiedz mi, kiedy to jest? W środę. O, no to ja zrobię sobie wieczór dla facetów. O, nie ma mowy. Dlaczego nie? Dlatego, że na babskich wieczorach są tylko babki, a na facetów wieczorach są babki i faceci. Ale co ty odpowiadasz? No chyba, tak, że wpadnie jakaś sąsiadeczka w peniuarze i powie, że chce pożyczyć szklankę soli albo szklankę cukru, albo najlepiej jak przyjdą dwie albo cztery, nawet pięć, żeby przy taki komplecik. I gołe. Pięć, z każda po szklankę soli na przykład. No to wtedy może się pojawić kobieta, ale tak to normalnie tylko pilot, piwo, chipsy i mecz. No jasne. 8-3. A ten drugi 6, 3 dwójki i 3 czwórki. No to dzwoń żeś do niego, no. Ale Andrzej, ja za ciebie tego nie będę robił. No to Ewa, no dobrze, no. No zajęte, no bo po prostu ona pracuje. Dobrze. Poczekaj, bo mam drugi telefon. Halo? No cześć, Ewa. Posłuchaj, Andrzej do ciebie dzwoni. Cały czas gadasz przez telefon. Tak, na ten piątek, żebyśmy się... Będę o 10:30. Tak, tak. Na pewno będę o 10:30. No to przecież dogadajcie się. Ja nie wiem, o co mu chodzi. Tak, dobrze, dobrze. Będę pamiętał. Piątek, 10:30. Na razie, pa.
Andrzej, no właśnie rozmawiałem z Ewą. Zadzwoni do ciebie i umówimy się wszyscy razem na ten piątek. Na razie. Cześć. Odpoczywasz? Szefuniu, parę złotych, parę złotych. Nie no. Ale szefuniu, taki gorący zasiłek na gorący posiłek. No nie. No, piątkę na alimenty, dziecku na elementarz. Idź pan stąd. No to może chociaż 10 zł na pół litra. O, i to jest propozycja. Ty zwariowałeś? Po raz pierwszy spotkałem szczerego żebraka i dyszka górki. Dziękuję, szefu. Miłego dnia. Kochani, ja cię znam za dobrze. Widzę, że coś jest nie tak. Oj, mówię, że wszystko jest dobrze. Dobra. Nie chcesz, to nie mów. No nic, tylko sobie tak myślę, że... Wiesz, no... No. W zasadzie... Mów. O co chodzi? Pracuję jak wół, od rana do wieczora. No zarabiam, może troszkę więcej. Ale wiesz, no... Mam prawie 40 lat. Nie mamy dzieci, domu. Dokąd człowiek tak pędzi? O co chodzi? Boże, przestań już, co? Patrz, to musi pogrzeb. No to ale co? Ale biedacy, nie? Jak to co? No stracić kogoś bliskiego? Pomyśl, jakie to musi być straszne, no. No ale o co ci chodzi? Przecież ty nawet nie znasz tych ludzi. No co, a jakbym ja jutro umarła, to co byś zrobił? Jutro? No. Nie, jutro nie. Dlaczego? No bo jutro jest mecz Barcelony z Bayernem. Aha. Jakbyś mogła w czwartek wykitować. Rozumiem. A ty wiesz, że jesteś podły, nie? Dlaczego? O, cześć Tomek. Cześć Marcin. Cześć. Jak leci? A leci jakoś. Pogoda ładna. Psa wziąłem na spacer, żeby się wylatał. A u ciebie? Ja dziewczynę wziąłem na spacer, żeby się tak wylatała. A, no to fajnie, może razem polatają, nie? No. Tam sobie pogadamy. To masz go. Polatajcie troszkę. Masz taki? Nie. Latajcie. Nie sądzisz, że ja powinnam się była przebrać przed tym spacerem? Nie, pięknie. Tak sądzisz? Tak, tak? Ma być, tak dokładnie o to chodzi, tak, tak? Ma być. No ale tak. Nie sądzisz, że ja wyglądam troszeczkę jak jakaś dziura? Nie, no skąd? Te, Lola, co się tu kręcisz? Twój rewir? Nie, no to wypadł z baru, no wypadł. No. Tomek? Tak. No zjeżdżaj w podskokach. Chodź, kochanie. Piciuś. Ale to nie do ciebie było. A się śpieszę dzisiaj. No, czekaj. Co to jest? Wygląda jak kupa. Przecież to jest krem z algami. Mhm. I nawet pachnie jak kupa. Tomasz, to jest najnowsze osiągnięcie naukowe. Nie musi pachnieć. Ale na co to jest? Jak to na co? Na celulitis, nie? Kochanie, ty nie masz celulitisu. O, oczywiście, że mam. Zobacz. Tutaj jest tam, widzisz? I tutaj jest, o, tu. Kochanie, ja bardzo często bywam w tamtych okolicach i nigdy się nie natknąłem na celulitis. Moja kosmetyczka mówi, że mam. Sprzedała mi ten krem. Mhm. Kosmetyczka jest dosyć szczwana. No nie, no bardzo miła. Au. Uważaj. Kochanie, wiesz, gdzie ty masz celulitis? Jest takie jedno miejsce. To? Tutaj. Drogie to było? Nie. Wiesz co? Ja się zastanawiam, jak się wkłada pasta do zębów, do tubki. Kochany, myślałem, że to jest jasne. Wszyscy przecież wiedzą. Wkłada się tutaj taką, wiesz, karmę dla pasty i wiesz, na przynętę i ona tam wchodzi do środeczka i jak już jest w połowie, to się ją wpycha i się zakręca tubkę. No.
Ja teraz rozumiem, dlaczego spędzasz to tyle czasu. Nie no, kochani, się tylko tak wie. Nie no, jasne. Wiesz, to dla mnie to ty jesteś Miss Universum, naprawdę. Ojej. Widzę to. Przestań, no. Ja przynajmniej nie mam brzucha. Mojego swetra, tego takiego brązowawo-szarego? Widziałam. To gdzie jest? Mam na sobie. No ale ja sobie go przygotowałem, jak chciałem go... Kochanie, ale mam na sobie i cześć, no. No ale ja chciałem go założyć. Ale ja lubię nosić twoje rzeczy, jak sprzątam. No to bardzo urocze, a można wiedzieć dlaczego? Dlatego, że się boisz o swoje? Nie, to kwestia zapachu. Czuję się taka bezpieczna, jak noszę twoje rzeczy i w ogóle lepiej się czuję. Słuchaj, a ty może byś mi pomógł, co? Aha. Co ty robisz? Przecież to pęknie zaraz. No jakoś w twoich rzeczach tak jakoś dobrze mi się sprząta i się czuję bezpiecznie. Do tego stopnia, że chyba wymyję muszlę klozetową. Masz. Co mam robić? Psiknij na muszlę. Na muszlę. Myjesz mydło? Mhm. Żeby było czyste, ty tak nie robisz? Nie, no oczywiście, że tak robię. A jaki jest dzisiaj dzień? Piątek. A, no to w piątki trzeba umyć mydło głowę, nogi, no i może pedikir. No widzisz, czyste. Bardzo pięknie. Tam jeszcze. A dawno myjesz mydło? Od dawna? Od dawna? Mhm. Już parę lat. Tomek? Tak? Wanna się zatkała. No dlaczego mnie to mówisz? No bo to twoje kłaki są, wyłażą ci całymi zakolami, zobacz. Moje? Jak ty poznajesz to? No co, ciemniejsze są, nie? Bo i są jasne. No właśnie tutaj są same jasne. Nie. Wyrzucaj. Tomuś! Tak! Teraz muszla się zatkała. Nie no, ja zwariuję. Czy to musi być takie skomplikowane? Tomuś, to jest tylko metka. Ile kosztowało? Wyprzedaż była 214. 214? No. Ale podoba ci się, nie? No to jak ci się podoba, to jest dla nas obojga, to jest tylko 107. A ponieważ są jeszcze majteczki, jest dwuczęściowe, czyli razem 53,50, więc właściwie wychodzi 26,75 na jednego cycuszka. No to chyba nie jest tak dużo. No nie. No. Ale piękne. No. No. Podoba mi się. Widzę. Kocham cię. No. 214? Tomuś, nie mówiłam ci, wiesz, ale ja jeszcze kupiłam takie... Ale poczekaj, ale no nie przeszkadza. Po prostu nie chcę wchodzić w poruszenia. Ale dlaczego ty mnie pchasz? No i spóźniłem, proszę bardzo, od początku. Jak chcesz, to musisz się wpasować, rozumiesz? Musisz iść noga w nogę, ale nie stajemy na tych tych. No. Dobra. Czy jeszcze do tyłu. O, jak marynarze, rozumiesz? Ale ty jesteś matołek. Skusiłeś. Ma pani dawne? Tak, pani da. No, jeszcze dwa. Piątkę mam. Aha, piątkę, dobrze, jeszcze dwa złote. A to co to jest? To szpinka. A, pani da, dzięki. No i co, kochanie, zapłaciłaś? No, chyba tak. Tak? No. No to chodźmy. Tomuś? Tak. Musimy kupić szminkę. No dobra. Tomuś? A jak ty patrzysz pierwszy raz na babkę, to na co zwracasz uwagę? Ale o co ci chodzi? No chciałabym wiedzieć, jaki jest twój typ, no. Co cię kręci? No wiesz, ja zawsze zwracam uwagę na kształt twarzy, nos, usta. A potem? Ja wiem, na włosy. Lubię długie włosy.
A potem? Kaśka, o co ci chodzi? Kochanie, czy możemy normalnie porozmawiać? Chciałabym po prostu wiedzieć, co ci się podoba w kobietach, no. Mogę wiedzieć? No tak. To proszę. No potem pupa. A potem? No Kaśka, no wszystkie te inne rzeczy, no pupa... No dobra, dobra, pupa już była. Pupa. Tylko o jednym. Kaczor, nie? Przestań, to jest nasz narodowy sport. Ja myślę, że chodzierze wyglądają naprawdę pięknie, aha, wiesz? Facet biegnący do toalety też pięknie wygląda. Tomasz, ty wiesz, jakie to dyscypliny wymaga? Stary, oni zanim jedną nogę postawią, to tą drugą, to tą pierwszą muszą najpierw postawić na ziemi, zanim oderwą, rozumiesz? No, bardzo fajnie, strasznie głupie. Nie wiem, czy wiesz, ale pewnie dlatego jesteśmy mistrzami w tej dziedzinie. Ale jakie mają powodzenie u babek? Zaczeka panna. Tomasz! Tomasz! Ja tutaj naszej Ance zazdroszczę. Może ja też bym się zwolniła i bym się sama zatrudniła. A, bla, bla, bla. Oj, przyznań, ja poważnie mówię. Patrz, wstawałabym sobie rano, robiłabym sobie w piżamie kawkę, siadałabym sobie przed komputerkiem i bym sobie mailowała, faksowała i bym sobie formatowała dyskietki różne i umowy bym sobie podpisywała i co by tam chcieli. Tylko jest mały mankamencik, kochanie. Jaki? Musiałabyś kogoś zatrudnić. Tomasz, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Przecież ja właśnie mówię o tym, że chciałabym sama pracować. Dom, praca i ja. A kto by ci włączył komputer? Jak to kto? Sama bym sobie włączyła. Którymś guziczkiem. No właśnie. Pomóż? Mhm. A czy ja się zmieniłam od kiedy się poznaliśmy? Jezu, ja zwariuję. I teraz co odpowiedzieć, jeżeli powiem, że nie? No to powie, że w ogóle nie zwracam na nią uwagi, a jeżeli powiem, że się zmieniła, no to powie, ale dokładnie, z detalami, powiedz mi co, gdzie, jak, bla, nie, zwariuję. I tak to się skończy w drogiej knajpie. Na kolacji. Ej, pytanie ci zadałam. Tak. Czy się zmieniłam? Znowu nic nie zamówię. Tak czy nie? Będę głodny cały wieczór. I jutro w pracy zjem kanapkę z serem. Posłuchaj, poszlibyśmy dzisiaj sobie na kolację do jakiejś fajnej knajpy? Okej. Okay. Co ja bym bez niej zrobił? To zawsze działa. Ciekawe, czy już widział rachunek za sukienkę. Jezu, i rajstopy ze szwem. Szanowanie! Tomuś! Panowie czekają! Dzień dobry. Dzień dobry. No więc tak, panowie, to idzie do samochodu. Oczywiście. A to bym chciała do ciężarówki. Oczywiście. Bardzo to droga pani, to na pakiet, co? No do ciężarówki, tak, bo jak się potłucze, to nie szkodzi. No, oczywiście, no. Szanowna pani, oczywiście. A to do auta, tak? Mhm. Tylko ostrożnie. Ech, się idzie. Tomuś? Hmm. Jak oni nas okradną? Nie. Ura! Nie wyglądają na zbyt ostrożnych. Ura! No co ty, kochanie, to profesjonaliści. A skąd wiesz? No to widać, każdy rok pracy to 1% skrzywionego kręgosłupa. Ten w kratkę to już prawdziwy Nestor, nie? No, raczej złote gody. Pusto było. Nie, nie, wiesz, ja to wezmę sama. Wszystko w porządku, panowie? Tak jest, okej. Okay. Pan będzie tak leżał? Nie, nie, już się podnoszę, już. Ty kurde. Chyba zasłabł troszkę, ale już się podniósł. Daj to. Ja też się jakoś niewyraźnie czuję, wiesz? Tak. Jeszcze wazon od mamusi, tylko proszę cię, uważaj na niego, dobra? Ostrożnie. No Boże, kochany, co pan zrobił, panie kierowniku? Jakżeż można? To był ukochany mój... Ja? Wazon od mojej ukochanej teściowej. Ojej, przepraszam. Takie dzieło sztuki.
Co, gdzie ja teraz znajdę taki wazon? Przepraszam, nie chciałem. Wypadło mi, naprawdę. Przepraszam bardzo. I jeszcze odliczymy sobie od rachunku. Oszaleć można. Doprawdy, daj spokój z tym kantem. Jednostka nie może się czymś tak relatywnym zakierować jak rozsądek. Co to niby jest ten rozsądek? To jakieś zaprzeczenie rzeczywistości absolutnej. Ohohoho. Czy mam ci przypomnieć Gorgiasza? Sofistę z czasów Panowie, Platona? Panowie, kończ już te fajeczki, zaczyna padać, no. Szefowa w posiądalu, nie jest demy z cukru, nie Kuśka? No jeszcze raz mnie nazwij Kuśka, to ci dam taką blachę na czoło, że... Kochania, czego ty się spodziewałaś? Jakiejś filozoficznej dysputy? Dajesz, co jest? Panowie, co? Po piwku? Nie, nie, w pracy nie. No ja, poważnie? Nie te czasy, kochany, nie te czas. Chyba, żeby 5 minut przerwy. No. No to cyk. To co? Chyba wszystko, nie? Kurde mnie. Nie wiem, jak mi się tak myśli. Co jest, Kitek? Źle mi jest, no. Tyle wspomnień. Wszystko zostanie w tych ścianach. Kochanie, wszystko zostanie tutaj. W główce. To są tylko... cegły i beton, a wspomnienia są tu i w ciężarówce. Tak? Ale co ja poradzę, żeby mi smutno, no? Oj, Kasiunia, Kasiunia. Tam też będzie fajnie. No, ja myślę. Idź już. Pa, mieszkanko. Idź, no przecież to tylko przeprowadzka. Kasiu. Ale co 750 zł? No miało być 75 za godzinę, tak? 5 godzin było, tak? No to jest 400. No dobra, dobra, ale licznik stuka od wyjazdu z firmy, nie? Wyjechałem o 6:30, potem skoczyłem po Kuśkę do domu. No ale co, Kuśka gdzie mieszka? Na Marsie? No dobra. Nie no, to jest raptem jakieś 30 kilosów od centrum. No i byliśmy tu regularnie o za 15, 9, 5 godzin roboty, plus minus 5 minut, to znaczy, no, 6 godzina rozpoczęta, co daje 6, plus 2 godziny rozładowanie, to razem 8, a teraz furę trzeba z powrotem zawieźć i znowu 2 godziny, znaczy razem 10, tak? No ale jak? I Kuśkę znowu do domu trzeba odwieźć? 2 godziny? No, spoko, szefuniu, nie denerwujmy się, tak? Nie do domu, tylko do szwagra Ościaka. Bo on jest Andrzej i ma imieniny akurat, nie? Ale co mnie to obchodzi? To jest bliżej, proszę pana, znacznie bliżej, bo raptem tylko 25 kilosów. No tylko, że przez centrum, więc korki, pan rozumie, no. No chyba, że pan chce, żebym nie dojechał do szwagra Ościaka na schabo Ościaka. Dobra, dobra, tu proszę, o, proszę o autograf. A ten napiwek nie jest ten included? Napiwek już jest tu included, od dawna. On jest już bardzo dobrze included. Można to mówić. Szefowa, jadziem coś wrzucić na ruszki, że spotykamy się pod nową chałupą. Dobrze mówię? Okej. Okay. Kuśka, jadziem. No i jakoś poszło. No. Zmęczona? Jeszcze trzeba to będzie rozładować, nie? No, ale jakoś pójdzie na pewno dobrze. Chyba nie. Dlaczego? Bo ja zapomniałam podać adresu. Halo! Stop! Halo! Stop! Wy musicie narysować dom, drzewo i człowieka. Ale proszę, ja nie umiem rysować. A Tomku to nie ma żadnego znaczenia. Proszę. Proszę bardzo. Tak, no to mamy mały problem. Tak jaki? W tym eksperymencie dom reprezentuje waszą sytuację małżeńską. Mhm. Drzewo jest projekcją waszych ukrytych uczuć,
jakie macie na własny temat, natomiast człowiek to autoportret. No to super, bo ja narysowałam, prawda, śliczny domek, tutaj na drzewie są owoce, a ja jestem małą ogrodniczką i tutaj pielę chwasty grabkami. No właśnie, ale nie, chodzi mi o Tomka, bo Tomek narysował wielkie drzewo, które runęło na dom i przygniotło tą małą... Ogrodniczkę? Tak. No tu. Przygniotło ją. No tak, bo ja chciałem, wie pan, żeby coś tam się działo, żeby jakaś akcja była. Rozumiem. Dobrze. To zdaliśmy ten test? Coś się takiego dziwnego porobiło, od kiedy zdecydowaliśmy, że chcemy mieć dziecko. Niby jesteśmy blisko ze sobą, a ja się zrobiłam taka zazdrosna, naprawdę. Ale kochani, ale, nie masz ale powodu. Aż mi taka gula staje, aż się nie mogę powstrzymać. Nie, skąd to się bierze? Ale nie masz powodu, kochanie. Dlatego, że na przykład ja mam takie światełko, mi się zapala w głowie. Ja na przykład mogę się spotykać z kobietami, spotykam się z różnymi tam sytuacjami, ale jeżeli czuję, że coś przekracza już w jakiś wymiar dobrego smaku, no to mówię stop. Już. Także nie masz się czego obawiać. A o czym ty mówisz, kochanie? Bo ja mówiłam o tym, że jak widzę kobietę w ciąży, to nie mogę się powstrzymać. Aha. Wczoraj przyszedł do mnie do wanny. Kochaliśmy się. Potem jeszcze raz przed spaniem. Potem rano jeszcze raz, takie malutkie. I co on robi? Wstaje, zakłada na siebie koszulę, spodnie, całuje mnie, jeszcze tą teczką mi wymachuje swoją skórzaną i wychodzi. Wychodzi. Cześć, pa! Ale Kasiu, a co ja miałem zrobić? Przecież ja muszę pracować, ja muszę iść do pracy. No jasne, ty sobie zawsze znajdziesz świetny powód. Ja cię chciałam zawiadomić, że ja nie jestem twoją zabawką do seksu. No nie, jeszcze nieźle gotujesz. Żartuję, kochanie. Będę wolniej wychodził od dzisiaj. Tomasz, nie brnij. Zdejmij te plecy ze mnie. Nie mogę. Zdejmij te plecy. Nie chcę. Nie mogę. Teraz zabieraj. Nie, no wszystko jest fajnie, wszystko, tylko że tak po prostu ja nie rozumiem, fajnie jest, ja wiem, że jest wszystko fajnie, tylko że nie rozumiem, no po prostu nie rozumiem, no w no, normalnym świecie nie rozumiem, nie, bo nie mam pojęcia w ogóle, co się dzieje, nie rozumiem w ogóle nic. No, Tomku, na pewno można, wiesz, rozważyć te wszystkie sprawy i popatrzeć na nie z innej strony. No ale jak mogę spatrzeć, jak mogę? Przecież wiadomo, że, no ja wiem, może tak jest, że po prostu kobiety mnie nie rozumieją, nie? Może to jest, nie? Takie, nie? Może, co? Tak? Rozumie pan, ona każe mi czytać, wie pan, tę książkę taką, wie pan, rozbudź w sobie dziecko, czy coś, takie bzdury, rozumie pan? Taki chłam jakiś beznadziejny, rozumie pan, że ja czytam jeszcze, co jest piękne, że na końcu każdego rozdziału jest jakaś gierka taka, że to trzeba rozwiązywać ze swoim partnerem, ale już taka beznadzieja, wie pan, to są te takie sposobiki, które robili w Holandii tam ze 30-40 lat temu, dzisiaj już im to troszeczkę lepiej wychodzi, bo cały czas palą ten gras, wie pan, no to jakąś im chodzi, no ale no w ogóle to jest jakaś taka bzdura, to jest takie gówno. Tomku, czyli rozumiem, że moja ostatnia książka nie bardzo ci się podobała. No, chyba nie bardzo. To znaczy, wie pan, no tak naprawdę. Ja jeszcze tak naprawdę się, wie pan, no, tak powierzchownie czytałem. Co lepsze, kąski. No to, co mnie w niej denerwuje, to jest po prostu to, że ona jest za, nawet przeciw. Co ty opowiadasz? Po prostu dostajesz szału, mogę zwariować, mogę wyskoczyć przez okno. Na przykład mówię tak, kochanie, zjemy dzisiaj w domu, czy wyjdziemy do miasta? Tak. Albo na przykład mówię, Kasiu, to pójdziemy w weekend do kina, czy wypożyczymy jakąś kasetę i po prostu zobaczymy ją w domu?
Tak. To jest nieprawda. Ja naprawdę potrafię dokonywać wyboru. Ale zawsze jest tak samo. Zawsze! Kasiu, może tutaj ustalmy po prostu, że albo podejmuję ja decyzję, albo będziemy wspólnie ją podejmowali. Czasami. No tak, tak. Oczywiście, że tak. Dlaczego Tomek jest tak negatywnie nastawiony do twojej mamy? Szczerze? Nie mam pojęcia. Kasiu, spójrz na mnie, spójrz mi w oczy i powiedz to samo, że nie masz pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego zachowujesz się tak w stosunku do mojej matki, nawet jak mówi ci miłe rzeczy. Twoja matka mówi mi miłe rzeczy? No pewnie. Tak? No, ostatnio ci powiedziała. To gdzie ja byłem wtedy? No jak to gdzie byłeś? Obok byłeś, no ale może wiesz. I co ona powiedziała? Powiedziała mu, że wierzy, że na pewno mnie nigdy nie zdradzi, z naciskiem na nigdy. A w jakim kontekście? No, w kontekście, że żadna inna go nie zechce. Ale powiedziała to miłym tonem. On twierdzi, że jestem taka sama jak moja matka, ale to nieprawda. Jestem gorsza. Ja kocham ogródki, on nienawidzi. Ja kocham chodzić na zakupy, on nienawidzi. Ja kocham wychodzić na przyjęcia, on nienawidzi. Ja kocham wstawać bardzo późno i w niedzielę, on wstaje wcześniej rano i nienawidzi, jak ja śpię do późna. Czy on w ogóle coś kocha? Czy on w ogóle coś lubi? Tak. Tak? Ciebie kocham. Tomku, a czy ty miewasz bardzo takie ostre, definitywne, kolorowe fantazje erotyczne? Tylko z Kasią mam takie. Tylko z Kasią. W czasie kochania się z Kasią? Czy myślisz o innych kobietach? Nie, no skąd? Czyli kochacie się? I już. I już. A potem? Potem śpimy. A potem? No, wstaję, idę do pracy. A w pracy czy miewasz jakieś fantazje seksualne? Ja nie wiem, czy ja... Spróbuj. No takie jak każdy mężczyzna, chyba takie normalne. Takie... To znaczy? Lubię, jak jest tak parno. Jak jest parno w pracy? No, tak, jak jest parno, jak... Jest lepko, tak, ślisko, tak. Na ciele. W pracy przez cały czas jesteśmy. Nie. I wtedy tak właśnie, tak. Mam taką znajomą w pracy. Przyjechała na takie stypendium i sobie wyobraziłem, że mogłaby być moją bliską przyjaciółką. O, i o tym nam opowiadaj. Praca, biurko, bliska przyjaźń, jest parno, jest ślisko i... I czasami dopuszczam taką myśl, że byłoby fajnie, żeby ją Kaśka poznała. I wtedy? I wtedy może by tak coś zaaranżować. Tak? Mhm. Nie.
No pewnie, że nie. No sobie tylko rozmawiamy tak... teoretycznie, prawda?